Wiara chrześcijańska opiera się na dwóch fundamentach. Tajemnicy wcielenia, my nazywamy ją Bożym Narodzeniem, oraz tajemnicy odkupienia, określaną przez nas jako Wielkanoc. Tak więc zbliżające się święta są jednym z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku. Kościół cały czas stara się przypominać i o tych korzeniach, ale przede wszystkim o wymiarze religijnym, że oto Bóg objawia się człowiekowi, staje się jednym z nas, jesteśmy równi Bogu i przeznaczeni do wieczności, ponieważ z niej wyszliśmy w akcie stworzenia i do niej zmierzamy w trakcie naszego istnienia. Święta Bożego Narodzenia to między innymi czas zielonej pachnącej choinki, kolędowania, obdarowywania i 12 potraw na wigilijnym stole. Barszczyk z uszkami, śledzik, karpik, pierogi ruskie z grzybami, z kapustą. Kutia. Kutia? Tak. Pani najbardziej lubi kutia. I rybę. Karpia smażonego. Sianko będzie? Będzie sianko. Pod obrusem. Na świątecznym stole na pewno nie może zabraknąć opłatka wigilijnego, potraw tradycyjnych, czyli tych 12. No i oczywiście można zrobić coś niestandardowego, czyli jakiegoś karpia w migdałach, albo na przykład śledzie z gruszką i pod pierzynką. Jednak w gorączce świątecznych przygotowań nie zapominajmy o tym, co najważniejsze w świętach Bożego Narodzenia. Święta to nie tylko jedzenie, ale to przede wszystkim się wydaje ten Pan Jezus, który ma się narodzić, prawda? To dla mnie są takie święta. Takim troszeczkę momentem wspomnień, przemijania czasu, zatem radości chyba. Samego nawet narodzenia Pana Jezusa, to powinniśmy się z tego cieszyć, jako katolicy. Boże Narodzenie to także czas życzeń. Zdrowia i tylko zdrowia. Zdrowia dla wszystkich. Na ten dzień Bożego Narodzenia i świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu jako duszpasterstwo Kościoła Garnizonowego, w zasadzie podwyższenia Krzyża Świętego dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Zdrowych, pięknych, radosnych, dobrych świąt i byśmy się zawsze mogli jeszcze długo spotykać wszyscy wspólnie przy wigilijnym stole. Nam pozostaje jedynie przyłączyć się do tych życzeń.